Chciałbym na początku mojej służby na rzecz niepełnosprawnych wrocławian podkreślić, jak wiele dla tego środowiska zrobił Bartłomiej Skrzyński. Mówił po odebraniu nominacji na społecznego doradcę do spraw osób z niepełnosprawnością radny Wrocławia Michał Piechel. Wiem z całego serca kontynuując dorobek skrzyni Wrocławia. Z racji swojego doświadczenia i samorządowego, i społecznego, i osobistego, przecież wiele osób zna pana Michała nie od wczoraj, będzie z pewnością cennym wsparciem w naszych działaniach, w naszym poszukiwaniu nowych rozwiązań. Pan radny Michał Piechel w swoim pierwszym wystąpieniu wskazał na dwie potrzeby, które ja absolutnie podzielam. Pierwszą jest przygotowanie uchwały antydyskryminacyjnej, która będzie oczywiście omawiała potrzeby i sytuację osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu. I kongres dla osób z niepełnosprawnościami to duże wyzwanie. No, nie wiemy, na ile warunki covidowskie nam pozwolą zorganizować ten kongres w tym roku. Słyszeliśmy o pomyśle, aby uczynić to w ostatnim kwartale. Michał od szeregu lat angażuje się w problematykę osób z niepełnosprawnością. To podniesienie jego rangi do funkcji społecznego doradcy, pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnością jest pewnym wyzwaniem. Wyzwaniem dlatego, że Bartek Skrzyński tą poprzeczkę podniósł bardzo wysoko, a Michał pomimo tego trudnego zadania świetnie sobie z tym poradzi.